Sprytne rozwiązania przydają się w każdej sytuacji. Zwłaszcza wtedy, kiedy zostajemy rodzicami i w naszym życiu pojawia się dziecko. I tu macie wózek, który będzie się składał i rozkładał sam. Jedną ręką, dosłownie sam. Przesuwamy, naciskamy i wózek składa się sam. I teraz, żeby rozłożyć, to jedynie chwytamy tutaj, znowu jedną ręką i go po prostu rozkładamy. Czyli w jednym ręku trzymam dziecko, a z wózkiem poradzę sobie drugą ręką. Pałąk, zobaczcie, możemy sobie odpiąć, żeby nam było łatwiej z dzieckiem, tak? Klik i wpinamy tutaj. Pod spodem mamy jeszcze siateczkę na jakieś drobne zakupy. Budka się tak fajnie rozkłada i napina, ale tu jest suwak. Jeśli jest wiatr, słońce, nie wiem, pada, to mamy możliwość, o, zobaczcie, do tego stopnia osłonięcia i ochronienia dziecka. A dodatkowo jest jeszcze osłonka przeciwdeszczowa. Plecy. Tutaj pod budką jest taki uchwyt, który nam pozwala na ten ruch. Czyli jak nam dziecko w trakcie spaceru zaśnie, a często to jest cel spaceru, to opuszczamy sobie plecy. I już się nie przejmujemy tym, że aha, to ja jeszcze muszę postawić plecy, żeby złożyć wózek. Tylko znowu jedna rączka, pałąk do przodu, a wózek się składa. Ta spacerówka wystarczy dla dziecka do 22 kg. Najczęściej spacerówki są przeznaczone dla dzieci do 15 kg. Kółka są przezroczyste, poliwęglanowe, na łożyskach kulkowych, amortyzowane. No i jeśli teraz patrzycie i mówicie, o, jaka fajna spacerówka, ale ja mam takie małe dziecko, to dopiero później ta spacerówka, to jeszcze jest jedna opcja. Do tego wózka można dokupić gondolę. Składanie wózka to jedno, to powinno być rzeczywiście bardzo lekkie i przyjemne, ale wózek należy sprawdzić w terenie, bo przecież nie będziemy go używać w domu, prawda? Więc, proszę bardzo, Monika i Kuba sprawdzą nam wózek w terenie. Bierzcie i czekam tu na was, tak? I czekam tu na ciebie, tak, no, czekam tu na ciebie, no tak! Może się kiedyś wnuka doczekam, kto wie. No i jak wrażenia? Świetnie, bardzo dobrze się prowadzi ten wózek. Jest bardzo lekki, a przede wszystkim jest zwrotny. Jedną ręką mogłaś prowadzić? Tak, bez problemu. Na każdej nawierzchni? Na każdej. Czyli amortyzacja kółek działa? Jak najbardziej działa, nawet nie trzęsło małego, także myślę, że jest zadowolony ze spaceru. Kuba, tak? Fajnie ci się jechało? Tak. Co nie? No właśnie. Ale mam jeszcze jeden. Popatrzcie. Taki. On również bardzo łatwo się składa, aczkolwiek troszeczkę inaczej. Natomiast po złożeniu, zobaczcie, najpierw go złożę, przesuwamy suwak, naciskamy przycisk, o, i tak. No i co my z tego mamy? Zobaczcie, tu jest uchwyt i robi mi się z tego taka kompaktowa jakby walizka. Nie dźwigamy wózka, tylko ciągniemy wózek za sobą.